Witajcie, dziś rozwikłam dla Was niesamowicie istotną zagadkę. Czy z rodziną rzeczywiście najlepiej wychodzi się na zdjęciu? Sprawdźmy. Rodzina, 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 rodzina. Rodzina nie cieszy, gdy jest, lecz kiedy jej nie ma, samotnyś jak pies. O toksycznej relacji ojczyma z pasierbem mówiłam w poprzednim filmie dotyczącym władzy. Mam tu na myśli pieśń o Rolandzie. Dlatego już dzisiaj nie będę poruszać tematów dotyczących tej lektury. Wspomnę o dwóch kontekstach, biblijnym i mitologicznym. Także będziecie mogli wykorzystać je przy motywie rodziny czy jakichś innych podobnych. Kain i Abel to bracia, synowie Adama i Ewy, a więc bohaterowie Starego Testamentu. Wychowują się już poza Edenem, dlatego że pierwsze pokolenie zostało wyrzucone z raju za zjedzenie zakazanego owocu. Kain zabija Abla i na pytanie Boga, gdzie jest twój brat, odpowiada: nie wiem, czyż jestem stróżem brata mego? Prześledźmy sobie jednak cały tekst, bo nie jest on długi. Wiemy, że Kain był starszym bratem i uprawiał rolę. Abel natomiast był pasterzem trzód. Obaj złożyli Bogu ofiarę, ale to ofiara Abla spodobała się Bogu bardziej. Kaina to zasmuciło, dostał więc od Boga przestrogę. Przecież gdybyś postępował dobrze, miałbyś twarz pogodną. Jeżeli zaś nie będziesz dobrze postępował, grzech leży u wrót i czyha na ciebie. A przecież ty masz nad nim panować. Bóg prawdopodobnie już wcześniej zobaczył, że w Kainie rodzi się jakieś zło. Kainowi jednak ta przestroga nic nie dała, dlatego że zaprosił swojego braciszka na pole i tam go zabił. Pojawia się dalej to pytanie od Boga i od razu odpowiedź, które już przytoczyłam. Także przechodzę dalej. Bóg karze Kaina. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona więcej plonu. I dalej, o nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Dał też Pan znamie Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka. Takim krwawym znamieniem została naznaczona przez Goplanę Balladyna. Z kolei Lady Macbeth wydawało się, że cały czas ma zakrwawione ręce i nie może zmyć plamy. Napiszcie w komentarzach, czy znacie jeszcze jakichś innych zbrodniarzy, którzy musieli męczyć się z takim śladem. Rodzina w mitologii to jedno wielkie rodzeństwo, małżeństwo, albo w sumie inaczej, rodzeństwo, rodzicielstwo. Przygotowałam tu taki poglądowy obrazek, widać na nim, że Zeus ma dzieci ze swoimi dwiema siostrami, to jest z Herą i Demeter. Z Hestią nie, bo ta ślubowała dziewictwo. Nie miała swojej rodziny, by opiekować się wszystkimi innymi. Była to bowiem bogini ogniska domowego, strażniczka wszystkich rodzin. Tutaj mogłabym jeszcze opowiedzieć o tym, jak braciszek Zeusa, Hades, uprowadził Persefonę. Ta musiała zostać jego żoną. To też niezła historia, ale ja dzisiaj o innej. Co jednak chciałam przedstawić na tym obrazku? To, że Hera miała być o co zazdrosna. Przecież to ona była żoną, nie Demeter. No to teraz wykres z internetu. Zeus miał mnóstwo dzieci, nie tylko z nimi. Dodam, że również nie tylko z boginiami, ale też śmiertelniczkami. I właśnie o dziecku Zeusa i tej pierwszej z góry po prawej stronie będę mówić. Prześledźmy sobie losy Heraklesa. Wiemy, że w mitologii rzymskiej jest to Herkules, syn Zeusa i królowej Alkmeny. Hera nienawidziła tego dziecka, no bo było owocem zdrady jej męża. Miała karmić go swoim boskim mlekiem, a kiedy chłopak miał 10 miesięcy, zesłała na niego dwa potworne węże. Ten jednak okazał właśnie wtedy swą nadludzką moc, dlatego że zdusił te potwory. Był więc bardzo silny, niestety również bardzo porywczy, dlatego że w przypływie złości któregoś razu uderzył starego i zabił. Mowa o jego nauczycielu. Za to wszystko został wyrzucony z domu, przyłączył się do króla tebańskiego, tam pomógł mu w wygraniu wojny i za to wszystko dostał rękę córki króla. No nie było to jednak szczęśliwe małżeństwo, ponieważ
Po jakimś czasie ogarnęło go nagle szaleństwo. Nie wiedząc, co czyni, porwał się z nożem ku żonie, zabił ją, a dzieci udusił. Skoro znów odzyskał rozum, poszedł do wyroczni delfickiej porady, jak ma odpokutować swą zbrodnię. Miał wykonać 12 prac, jednak o nich dziś nie będę mówić, dlatego że chciałabym trzymać się wątku rodzinnego. Przed nami jeszcze dwie żony Herkulesa. Kiedy wykonał te zupełnie nadludzkie prace, zakochał się. W jednym kraju zakochał się w cudnej królewnie i pojął ją za żonę. Deianira, bo tak nazywała się królewna, patrzyła na swego małżonka z zachwytem i podziwem. To było naprawdę bardzo szczęśliwe małżeństwo, ale do czasu. Jeśli kojarzycie taki związek frazeologiczny, koszula Deianiry, to już może domyślacie się, co było dalej. Kiedy małżonkowie przechadzali się któregoś razu, spotkali centaura Nessosa. Herakles zabił go, bo ten porwał jego żonę, zaczął z nią uciekać i umierający centaur powiedział do Deianiry: tak, jeżeli chcesz mieć niezawodny środek, aby na zawsze zachować dla siebie miłość twego męża, nabierz trochę mojej krwi. Deianira zrobiła to, wyprała koszulę Herkulesa w tej krwi. No nie był to dobry pomysł. Centaur się zemścił, zemścił się straszliwie. Jego krew była okrutnym jadem, który przesiąkł w ciało. Wżarł się w nie i zaczął je trawić ogniem szalonego bólu. Herakles umierał w okrutnych cierpieniach. Deianira powiesiła się nawet z rozpaczy. Jak doszło do tego, że Herkules, Heros, został mężem swojej przyrodniej siostry Hebe, bogini młodości? Po tych okropnych męczarniach w końcu chmura zabrała go do nieba. Nawet Hera już mu tutaj przebaczyła. Podsumowując życie Heraklesa, pierwszą żonę zabił, druga zabiła jego, a trzecią poznał w niebie. Tutaj te relacje rodzinne determinuje i zarazem napędza bieda. Konflikt Macieja, Boryny i Antka znacie, jeśli nie z lektury, to z filmu, więc ja opowiem dziś o innym. Co mądrzejsi starsi rodzice wiedzą, by nie zapisywać swojego majątku zbyt szybko na dzieci, ponieważ może się to wiązać z wyrzuceniem ich na żebry. Z kolei ci młodzi rodzice wolą łożyć na swoje pociechy, bo to jest ich realna pomoc do pracy na roli. Natomiast ci starsi rodzice stanowią jedynie problem. Potrzeba dla nich dodatkowego posiłku. Wie o tym Maciej Boryna, wie o tym Paczesiowa, matka Jagny, Jędrka i Szymka. I to właśnie z tym ostatnim dochodzi do brutalnej przepychanki. Szymek prosi ją o pieniądze, bo chce zapewnić byt swojej przyszłej rodzinie. Ta jednak nie zgadza się, bo według niej Naska Gołębianka jest zbyt ubogą dziewczyną, nie wniesie po ślubie do rodziny żadnych cennych morgów. Posłuchajcie tych fragmentów. A to, matko, dajcie mi pieniędzy, bo na zapowiedzie muszę zanieść. Ksiądz powiedział, by przed nieszporami przyjść na pacierze. Z kimże się to żenisz? Spytała z urągliwym prześmiechem. Z Nastusią Gołębianką. Słyszałeś? Nie doprowadzajmy do złości przy świętej niedzieli. Wyście też słyszeli, co rzekł. Dajcie pieniędzy, a żywo. Nie dam i żenić ci się nie przyzwolę, buchnęła. Aż trzasnął ją pięścią między oczy. Już ci, co zaraz ją wywlekli z rumowiska. Ale chociaż była strasznie poparzona, nie bacząc na ból, ni na tlące się kiecki, porywała się jeszcze do niego. Przykładem rodzica, który zbyt szybko przypisał swój majątek na dzieci, był stary Bylica, ojciec Hanki i Weronki. Od tej pory niestety żył jak żebrak. W dramacie Mrożka wszystko jest do góry nogami. Najmłodszy z rodziny, Artur, powinien mieć wszelką swobodę do buntowania się, co oczywiście nie powinno podobać się jego rodzinie. Tutaj jest inaczej. Pokolenie jego rodziców wywalczyło sobie prawo do wszelkich swobód, dlatego też młody mężczyzna nie może się buntować. Dąży do tego, by przywrócić jakiś ład. Mówi: dla mnie nie zostawiliście już nic, nic. Brak norm stał się waszą normą, a ja nie mogę się buntować tylko przeciw wam, czyli przeciwko waszemu rozpasaniu.
Czytelnik śledzi te absurdalne, groteskowe losy, które są konsekwencją działań jego rodziny. Tych członków rodziny łączyły jakieś takie bardzo płytkie, bezuczuciowe relacje. No, na przykład Eleonora nie pamięta o dacie, kiedy przyszedł na świat jej jedyny syn. Stonilowi nie przeszkadza to, że jego żona go zdradza, Ala zdradza z kolei swojego narzeczonego na chwilę przed ślubem. I Artur do samego końca nie poddaje się, wykrzykuje: skończone wszystkie niepewności, przed nami droga jasna i czysta. Jedno będzie prawo i jedna owczarnia. Ja jestem waszym odkupicielem, wy bydło bezmyślne. Ja wznoszę się ponad doczesność. Ja ogarniam was wszystkich, bo ja mam mózg, który wyzwolił się od wnętrzności. Ja. No, niezła rodzinka. Ten najmłodszy próbuje po prostu złapać za ster. Upomina swojego ojca Stomila, by zapiął koszulę. Babcię odsyła na katafalk, by przemyślała swoje zachowanie. Wszystko po to, by uporządkować świat, by mieć prawo do buntu. Warto tu jeszcze na koniec powiedzieć, że Mrożek w tej małej perspektywie tak naprawdę ukazuje wymiar szerszy. Jest to dramat polityczny całego społeczeństwa. Ale o tym powiemy sobie innym razem. Dzięki za uwagę, cześć!